rzeczy nie myślałem, że to powiem. Czy jeżeli coś było jednym z najbardziej trwałych we mnie przekonań, to przekonanie o tym, że wolny rynek, że konkurencja to nic innego jak bardzo silne czynniki podnoszące jakość obsługi klienta. Jednak coraz częściej uważam, że wcale nie musi tak być. Pewien przykład? Przykład bardzo konkretnych usług, w której wprowadzenie większej konkurencyjności spowodowało gigantyczne pogorszenie standardów obsługi klienta. W których również konkurencyjność, czyli presja, niestety nie na jakość, a na cenę, doprowadziła do gigantycznego, moim zdaniem, zdenerwowania klientów. Jaki biznes mam na myśli? Biznes, który kiedyś był dla mnie wzorem dbałości o obsługę klienta, biznes kurierski. W którym to kiedyś porządne firmy wchodzące z zachodu walczyły o najwyższej jakości standardy, o doręczalność przesyłek, o dbałość o to, żeby podpisy klientów na zleceniu przewozowym o czymś świadczyły. Dziś uważam, że chyba najwyższej jakości obsługi w Polsce świadczy Poczta Polska. Firma, która jest uważana za archaiczną, za nieprzystosowaną bardzo często do dzisiejszych wymogów konkurencji, jest moim zdaniem ostatnią firmą, która realizuje jeszcze usługi z elementem misyjności. Z przekonaniem listonoszy, że ich celem jest faktycznie dostarczyć usługę, a nie tylko właściwie nie wiadomo co, zatrzymać się. Dlaczego o tym mówię? Ostatnio miałem taką radosną dla mnie historię, w której przesyłka nie dotarła. Gdy starałem się od firmy dowiedzieć, czy została dostarczona, został mi przysłany skan mojego podpisu. Jest jeden problem. To nie był mój podpis. Ale oczywiście dzisiaj bardzo trudno udowadnia się jakość podpisu, jeżeli podpisujemy się na elektronicznym czytniku, który z definicji zakłada, że robimy tam bohomazę i tak naprawdę najbardziej czytelnym podpisem są trzy gwiazdki. Coś, co by miało przyspieszyć sprawdzanie, czy aby na pewno właściwa osoba odebrała, doprowadza do tego, że ktoś się drukowanymi literami podpisuje Hera. Śmiem twierdzić, że tym kimś jest kurier. Mało tego, gdy zgłaszałem reklamację, że przesyłka nie dotarła, wszyscy mówili, że mają mnie kompletnie w nosie, bo przecież jest mój podpis. Mało tego, po kilku dniach okazało się, że jednakże co? Przesyłka dotarła. Przesyłka dotarła, co w praktyce oznacza, że ona od samego początku u mnie była. Że sprytny kurier, chcąc ją doręczyć, wrzucił ją przez płot i zostawił w ogrodzie. Niestety akurat tego dnia byli ogrodnicy, którzy schowali akurat przesyłkę do drewutni, uznając, żeby nie zmokła, w dobrej wierze. Tylko nikt oczywiście mnie o tym nie poinformował. Natomiast fenomenem jest sprytne podejście kuriera. Jak dostarcza przesyłkę? Podjeżdża i wrzuca ją przez płot. Z jego perspektywy dostarczona. Mało tego, żeby uzasadnić sensowność swojej pracy, podpisuje się jeszcze za mnie, czyli za klienta, rozwalając wszystkie procedury. I firma rozkłada ręce i mówi, co? Panie kliencie, ale co pan chce? Pan wysłał, pan odebrał, my przesyłki nie mamy. Problem polega na tym tylko, że nie zdajemy sobie sprawy, że dzisiaj w dobie handlu elektronicznego firmy kurierskie są kluczowym elementem przewagi konkurencyjnej. Oni biorą na siebie dzisiaj jedyny bardzo często punkt kontaktu między osobą wysyłającą a finalnym odbiorcą. I ten punkt jest w dramatycznym stanie. Bo to dzisiaj nie witryna internetowa świadczy o jakości sklepu. To nie zatowarowanie świadczy o jakości sklepu internetowego, ale dokładnie jakość oferowana produktów. Problem polega na tym, że konkurencyjność w tym obszarze spowodowała, że ta jakość spadła. I my jako konsumenci pewnie wcześniej czy później bekniemy za to i powiemy, wow, ta konkurencyjność wcale nie była taka dobra, ale co ja wiem, w końcu to 5 minut bez puenty.